mamy drugą dobrą amatorską walkę. Tomek Król troszeczkę tak jakby zapomniał w tej chwili boksować. Boksował pierwszy i drugi rundzie całkiem przyzwoicie, dużo ciosu zadawał. Teraz ograniczył się tylko do pojedynczego ciosu i to może zaważyć na całości walki, bo ten obraz teraz korzystniejszy jest na pewno dla jego przeciwnika. Nie, bo dopóki boksował seriami, więcej szumu robił, więcej było... Ale teraz wymiana. Więcej było precyzji, oczywiście, i wykorzystywał to. Natomiast walczy na fotel, zdecydowanie trzecia runda na jego korzyść. Naprawdę nie wiem, kto wygrał. Naprawdę nie wiem. Nie śmiałbym się, gdyby był remis. Zobaczymy. W każdym razie końcówka niewątpliwie to trzecie starcie dla Ratochy. Trener mu mówi więcej aktywności rzeczywiście było aktywniejszy. Marcin Ratoch, zanowak werdykt sędziowski tego pojedynku. Brawa dla obu i za chwilę dowiemy się, kto był górą. Czy też może remis? Szanowni Państwo, decyzja o sędzie, jednogłośnie na punkty. Zwycięża Tomasz Król! A jednak te dwie pierwsze rundy... Zrobiły swoje. Gwizdy nieliczne, no ta walka była... Oczywiście jak najbardziej. Ja bym był najbardziej zadowolony, gdyby to ponownie był remis. Szansa była na trzecią walkę. I w końcu ktoś by musiał tę walkę wygrać, prawda? Trzecia runda na pewno po stronie Marcina Ratochy, to nie będą wątpliwości. Ale te dwie pierwsze z lekką przewagą faktycznie sędziowie tak mogli patrzeć, czyli tam jednym puściekiem tam się złożyło, że musimy przyznać taką chyba jednak faktycznie, że... Na pewno pomyłki nie było, można było w obie strony rzeczywiście być może werdykt.